Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie, wszystkie nasze towary wysyłamy na cały kraj. Przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. A kwestie sprzedaży ratalnej załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na początek kilka informacji. Po pierwsze, od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Całą gamę skuterów Peugeot znajdziecie u nas w salonie, jak i na salon2kółka.pl. Po drugie, dotarły do nas długo oczekiwane pojazdy, modele X-Motosa XB39. Uwaga, w pojemności 300 cm sześciennych, 30-konne chłodzone cieczą na kołach 2118 oraz długo oczekiwany motorower Junak 901. I teraz z planowanych dostaw, to co nas czeka w tej chwili. W tym tygodniu dostajemy dostawy z firmy Barton. Przyjeżdżają modele skuter elektryczny Energy oraz nowy motocykl GT125. Przyjeżdża również dostawa z firmy Romet. Przyjeżdżają do nas nowe modele Renegade Sport w pojemności 125, Bajaj Pulsar 125 oraz motorower Arrowfly 50, taki ścigacz w 50-tce. I to by było chyba na tyle. No i jak zawsze bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i aby jak największe grono mogło nas oglądać. Dziękuję z góry za subskrypcję. Dzisiaj prezentujemy Wam pojazd, który jest nowością w firmie Electroride. Electroride to firma, z którą zaczęliśmy handlować na początku tego roku. Specjalizują się w skuterach elektrycznych, mają skutery zabudowane. U nas na kanale możecie znaleźć filmy z produktami Frost, to jest taki skuter zabudowany. Potem pojazdy Faster i Faster Max, to są czterokołowe skutery z tak zwanym certyfikatem medycznym. Nie trzeba ich w ogóle rejestrować. Do 25 km na godzinę można się poruszać zarówno po drogach, jak i po chodnikach. A dzisiaj prezentujemy nowość, jest to skuter trójkołowy z firmy Electroride o nazwie Trio. Jeśli szukać odpowiednika, oczywiście w firmie Barton model Tres, w firmie Zip model Veracruz trójkołowy również był dostępny. Jest to normalny jako skuter 50 do rejestracji. Maksymalny szacunkowy zasięg na jednym ładowaniu to około 50 km. Czas ładowania 6 do 8 godzin. Moc silnika 500 W. Bezszczotkowy, całkowicie bezobsługowy. Zestaw czterech baterii 48 V 20 Ampero-godzin. Ładowanie z gniazdka 20-voltowego. Bezpieczna prędkość maksymalna jest 25 na godzinę, 3 stopnie regulacji prędkości, hamulec elektromagnetyczny, posiada radio, gniazdo USB, kamerę cofania, ukazująca się bezpośrednio na wyświetlaczu, pełne oświetlenie, światło stop, kierunkowskazy przednie, tylne, światła mijania, światła drogowe, blokada przed stoczeniem się pojazdu na wzniesieniu, zamykany na kluczyk bagażnik, to jest ten pod siedzeniem, podnoszone podłokietniki. Także to wszystko ten pojazd posiada. No i w odróżnieniu do Fasterów, w Fasterach mieliśmy tutaj fajne kuferki. Tu mamy tylko taki kosz, w którym możemy sobie coś schować. Tu oczywiście mamy regulowaną miejsce. Możemy sobie wyregulować, ile potrzebujemy tego miejsca. Tutaj z tyłu ten bagażnik, o którym mówiłem. O, to jest tutaj. Tu mamy bagażnik. Możemy coś tam sobie schować. Oczywiście podnoszone. I teraz jak wygląda jazda? Wkładamy kluczyk. Chwileczkę tutaj trwa ta inicjacja. Tu mamy jeszcze folię na wyświetlaczu. Tutaj możemy sobie radio ustalić. O, już się pokazuje nam licznik. I w momencie, kiedy przełączymy na wsteczny,
to automatycznie pokazuje się na wyświetlaczu kamera cofania. I jedziemy tylko dodając delikatnie gazu, poruszamy się do tyłu i widzimy na wyświetlaczu, co jest za nami. W momencie, kiedy dajemy do przodu, pojawia się znowu normalny wyświetlacz i daje do przodu. Światła, kierunkowskazy, wszystko tak jak w klasycznym skuterku. To by było tyle, jeśli chodzi o Trio, trójkołowy pojazd dla osób, które niepewnie czują się na dwukołowym skuterku. Mamy również w ofercie jeszcze modele, tak jak mówiłem, modele z firmy Barton o nazwie Tres. Takie jest tak samo, bardzo podobnie wyglądające. Także zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram. I jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć! Witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj trochę inaczej. Zrobimy z Wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli, w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac, staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami, czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas tych kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają. Jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. To jest pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Michelona, modele... Proszę, możesz tam wejść do środka. Modele XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87. Cały czas składamy, cały czas coś się pojawia. Oczywiście modele z Kayo. Jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12. No tutaj akurat poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc... Nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele XTR-a, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach dla najmniejszych. Modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo. To jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim, stoją już z tyłu również mniejsze krosy. Tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem... Na trochę większych kołach, na 19-16, modele Viper, XB38, RFZ, tu mamy Pitganga z Kayo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie... Z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak... Szybko przelecimy po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600,
Dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj. Dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, Sequoia, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy, CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Bashan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry do kładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za otwartymi pomieszczeniami z krosami. Tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy wiadomo wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe, na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele Forecraft na kołach aluminiowych, Forecraft czarny na kołach stalowych, Forecraft militarny, Forecraft czarny na kołach aluminiowych. To jest pojemność 250. I Forecrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. Tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej Bashany 250. To są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Bashanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem, o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie z kładami od strony szyby. Tu mamy modele TGB 1000 LT, TGB 600 LTX, Sequoia 600 Snarler, tu też również Sequoia, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 UForce. I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie, zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy, udaje się na swoje prawą stronę, a my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki. Tutaj mijamy również skutery Peugeota, które stoją u nas na samym przodzie, skutery Peugeota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarny, mamy bardzo dużo sprzętów, tutaj również ciągniczki, pilarki z Husqvarny, myjki, kosy, tutaj wszystko znajdziecie. I wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej, zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej, a tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, Veracruz z firmy Zip, wszystko 50. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Dalej Bassa, Galaxy z firmy Barton, Cityline z Rometa. Tutaj mamy
pojazd Faster Max to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować, oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy Zip. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko, z prawej strony zaczynamy. Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą nowy motocykl, to są wszystko motocykle 125. Pro XTRS, ostatnia sztuka z firmy Zip, to jest ZXT125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC125, Barton Hyper, ostatnia sztuka w kolorze czerwonym, tutaj SCMB 125 z firmy Romet, K125 z firmy Romet, Classic 125 z firmy Barton, ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym, Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym, M12 Cafe, Junak M15, Junak M14, Junak M11 Cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 Cafe. I teraz proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony, pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce Romet Hard 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku, Sprint 50, Barton FR w kolorze niebieskim i czarnym, JZV bordowy, Romet Ogar, to są wszystko 50, Ogar 50, Volcano bordowe w 50, JZV najtańszy motorower w 50, Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony, Cafe Racer w 50, to jest nowość z Bartona z zeszłego roku, JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim, Junak RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat, Barton Sprint niebieski, Ogar 202 pomarańczowy, Junak 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZXT50 w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na część z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250. Za krosami bardzo szeroki wybór kasków offroadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250, Defender, X-Motos XB88, o T4, NTX 250 z Bartona, to jest Apollo RFZ, dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB38 i na, 88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, wchodzimy teraz na piętro, proszę kamerę do przodu, tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie. Jest tego naprawdę dużo, bidony, torby, siodełka, zamknięcia, jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami,
Mamy bardzo dużo rowerów, jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie. Rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnog. Tak, tu mamy rowery na 20, na 16, hulajnogi, na 24, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm lub Cross i oczywiście Romet. Zapraszam do przodu, wstaniemy, jeszcze tutaj proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, trochę BMX-ów oraz tam mamy MTB rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj koło pojazdu Frost znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.